think you can win. But you got something to win. We'll get this done. Of that, I have no doubt. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Bartul, zapraszam na króciutką serię Zagrajmy w Mafia 3, Faster, Faster Baby, lub jak to woli, Gaz do dechy. Generalnie w Sinclair, w wiejskim miasteczku na zachód od Bajału, szeryf Hoodie Boymont trzęsie okolicą używając strachu i przemocy. Gdy dochodzi do morderstwa, przywódcy ruchu obywatelskiego, a inni aktywiści stają się obiektem ataków. Lincoln łączy siłę z towarzyszką broni Roxy i wyruszają na niebezpieczną misję, aby zdemaskować korupcję w miasteczku. Dramatyczne pościgi, nowe wojskowe taktyki bojowe i szemrane interesy pomogą ci posłać za kratki Hoodiego i jego skorumpowanych zastępców. Wskakujemy w brykę i ruszamy. Jesteśmy już prawie na miejscu. Dokładnie, aby rozpocząć ten dodatek, musimy tutaj się udać w tą część mapy. Taka duża moc, że nie możemy kurde ruszyć z miejsca. Dobra. Spotka się z głos. Dodatek nie jest długi, myślę, że da się go ukończyć może niecałe 2 godziny. Sinclair Paris. That mean anything to you? Nothing good. For black folks, anyway. Sheriff Department down there still thinks Jim Crow is the law of the land, so we're building a civil rights case against him. Been working with an attorney out of Washington, D.C. Knows people in the FBI. That what that call was about? One of my men, named Ezekiel Dandridge, was down there meeting with folks. Getting him to agree to testify against the sheriff's department. He was compiling evidence, testimony, getting folks' names. We're gonna turn it over to that attorney. Then he ran into a motherfucker named Sheriff Walter Slim Beaumont. I was on the phone with him when it happened. I'm getting ready to leave now. I know. Yeah. Okay. Kind of laid out, ain't it? Are you having car trouble? No, sir. Everything's fine. Why don't you come on out here and let me get a look at you? What you doing around Sinclair this time of night? Passing through, sir. Passing through. That's nice. Beautiful night for passing through, ain't it? Who's that on the phone? My mama. Your mama? She worries. Just letting her know when to expect me. That's mighty nice. I bet she appreciates that. Yes, sir? It is a beautiful night. Ależcie ma z mamą o tej godzinie. Mama rozmawia. Especially what with your mama waiting and all. O cholera jasna. Jaki typ, tego to się nie spodziewałem. Taki skorumpowany glina? Jesus. In another brother falls. Lincoln, this is my daughter Roxy.
She grew up in Atlanta with her mother. Pleasure to meet you. I'm Lincoln. Lincoln Clay. I know. Daddy, I already told you I can handle this on my own. There's too much at stake. The case. People's lives. Can't take any chances. Heard you ripped Dixie Mafia a new asshole. Left one of them hanging from a Ferris wheel. He killed someone close to me. Seemed like a good way to pay him back. Slim and them motherfuckers who work for him. Dixie Mafia ain't nothing compared to them. We do this, you do what I say, when I say it. Yes, ma'am. The two of you need to get on down to Sinclair Parish and get that folder. When you got it, bring it here. Meet me outside when you're ready to go. Your ass is driving. She was supposed to be with Zekiel. Blames herself for what happened. Blame's an easy thing to put on. Hell of a lot harder to take off. Nie pije się przed jazdą. Get this done. Of that, I have no doubt. Piję, nie jadę. No ale cóż. Sinclair Parish? Yeah, I remember Sinclair Parish. You need to understand that back then, local police, sheriff departments, they operated with absolute impunity. And no one operated with more impunity than Sheriff Walter Beaumont. Beaumont used his power to keep Sinclair Parish white. Places like that were called sundown counties. If you were black and caught around there after dark, well, that would be the last time anyone ever saw you. Ciekawa historia, trzeba przyznać. Jedź do gminy Sinclair. Kurde, najgorzej ruszyć tym autem. My pop gave me the rundown on how you two fucked up those Dixie assholes. What you did to do sick, that's stone cold. Did what had to be done. Yeah, I'm sure you did. But listen. If one of these Sinclair deputies ever tries to pull you over, don't stop. They'll kill you and me without a thought. New Bordeaux police don't exactly walk around giving black folks hugs. Now, ain't no disrespect, my brother. But take out Slim like you did Richie Doucette. And in their minds, that's just gonna justify everything they be doing. That's gonna make shit even worse. But you ready to just go out and kill them all, huh? No, just the ones that matter. No tak, ja jestem czarny, no to mogę się spodziewać kłopotów. Ej, nie pamiętam, żeby to było ta część tutaj mapy tego nie było. Gmina Sinclair. O, ho, 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 ho. Moi drodzy, mamy nowy obszar. Ale czad. Tego nie było w podstawce, ale się cieszę, że mamy nowy obszar. Super. Fajnie, może dodatek będzie dłuższy niż przypuszczam. Co to jest? Ale czarni pracują. A kurde, już. O cholera. Oh shit. You wanted to keep a low profile. Yeah, well, he on our ass now, so a low profile done come and gone. Now get us the fuck out of here. Yes, ma'am. Gdzie możemy materiały wybuchowe wypuszczać? Dobra. Take a couple grenades. Got him.
nie udało mi się jeszcze zgubić. Okej. Kurwa, gdzie ja jadę? Przed siebie. Zrób pościg zastępców szeryfa. Dobre. Gdzie ja kuźwa wjechałem? Ja teraz chyba kuźwa nie wyjadę już, jaki ciul. Czekajcie, załatwmy tych skurczybyków, bo to chyba inaczej się nie... się kuźwa zaczęła nam ta historia. Nie spodziewałem się tego naprawdę. Myślę, że wszystkich zatłuczemy, to chyba pościg zostanie zgubiony. Tam jeszcze ktoś jest. Za budynkiem. Cholera. Dobra, chyba się udało. Ale kurde, czat. A wiecie co, czekajcie, ja sobie jeszcze zbieram amunicję. Bo mam 4 sztuki tylko. Spada, mam jeszcze nową broń. Ale spróbuję tutaj zabrać kasiorę. Opa, mam amunicję, dobra. Trochę żeśmy kasy też zabrali. To się przyda nam na odbudowę baru samego. Apteczka mam. O kurde, Bela. Apteczki chyba nie potrzebuję, ale już tu jestem. A nie potrzebujemy apteczki. Dobra, wyjeżdżamy. Tylko... Aha! Gdzie to chyba będę musiał przeskoczyć przez płot, ewentualnie spróbujemy jeszcze otworzyć bramę, ale ten samochód jest strasznie zniszczony. Dobra, pożyczymy sobie może policyjny, ewentualnie jeszcze tutaj na parkingu jakiś można pożyczyć. Przy czym... Nie pozostaje nam nic innego jak... O właśnie. W ten sposób. Nie wiem, czy ta młoda dama. Dobra, przeskoczy. Jedną kasę zbieram? Zbieram plus 21. Włóż. Dobra, pożyczamy sprzęt. Jedź do Mija. Ale mnie przywitali, kurde. Aha, tu jest sprzęt do naprawy. Jak na razie mi się podoba, nie wiem. Mamy nowy obszar. Fajnie się zaczął ten dodatek. Co było, gdybym pojechał prosto?
końcu mam jakieś normalne misje. What's MJ like? Sinclair born and raised. He a white boy looking to make a difference. You trust him? Of course I trust him. Although I think he got more balls than sense. Sounds like my kind of people. Is it up here? Yeah. Gdzie co czekacie, bo tu widzę kasiorę. O, proszę, 1250. Super kasiora się mówi, przyda nam do odbudowy baru samego i jeszcze dzięki temu może zdobędę achievement. Siadaj, siadaj, co takie? Koła przebite czy droga krzywa? Pat, kolejny z braci. Good minute, girl. MJ's waiting for y'all in the greenhouse. Now you say hey to Lula and them babies for me. Patrz, z kolejnych zbraci. Dobra, blokowano osiągnięcie padł kolejny z braci. A my mamy aż tam iść. Dobra. Spotkaj się z Mijem. 1000. Kurde, fajnie. Nowy obszar. Jak na razie jestem kuźwa mega zadowolony. When'd you get back? A few months ago. This is my ticket home. Lost part of my stomach. It was about a year ago. Shrapnel? Huey got hit by an RPG. And next thing I know, I'm on the ground with part of the tail rotor sticking out of me. This helps with the pain. God damn. Some of my best work. That cop friend of yours got us a line on our missing folder. Mickey? Yeah. Tommy Slim's got it locked up down at the station. Don't suppose there's an easy way in and out of there? No, not unless you're invisible. Them motherfuckers don't leave much a chance. So I should probably wait until it's dark. Try to get in when most of those assholes have gone home for the day. That's what I was thinking. Slim's a slippery bastard. Unpredictable. So I'm gonna tag along and help keep an eye on things. I'm gonna be waiting for you outside. Appreciate it. And MJ, you might want to get in touch with that cop friend of yours. Tell him to call in sick. Oh, that motherfucker's long gone. Kurczę, jestem zaskoczony. Pozytywnie, bo gra jest naprawdę fajna. 1000 się samochody Roxy. My musimy jechać tym sprzętem, nie możemy jakimś innym. Podrzuć Roxy. Miałem 3 tylko ten, ale każdym samochodem, którym jadę, wiecie co, może zmienimy sprzęt, którym jadę, to strasznie boksuje. A i tym się chyba nie da jechać, chociaż dodamy zmiana pojazdu. Odbierz 1000. No, ten samochód zdecydowanie wolniejszy. The sheriff station usually is skeleton crew this time of night. Surprised you didn't go in and snatch the files yourself. I thought about it, but I suppose you deserve to have a little fun. Ain't you generous? Don't fret. I'll be keeping a bird's eye view on things from nearby. Give you a heads up any way I can. Będzie mała rozpierducha. Ten samochód, który mam, to trochę... O kurde. Kolejna skocznia. Tym samochodem na pewno nie uciekniemy. Shit. Czerwone światło. Kto by się przejmował?
O cholera. Ekipa jakaś tu stoi. Keep your head down, aight? Since the day I was born. Dostanę się do biura szeryfa. O cholera. Wiesz co, ja spróbuję to otworzyć. Ej, zapomniałem się, jak to otwiera, cholera. Czekajcie, mam nadzieję, że nikt nie zadzwoni po policję. Cóż. Jak ja mam się tam kuźwa dostać, jak tu kuźwa jest strzeżone całe? Jak tam nasz pistolet? Dobra, czekajcie, bo jesteśmy na terytorium wroga, więc... Oh shit, idą tutaj. Nie wiem, czy tak bezpośrednio kurde jechać ich, czy... czy będziemy... Nie wiem, czy to w ogóle można po cichu eliminować przeciwników, ale... Można, dobra. Nie chcę tej broni, wolę tą. Chyba jednego nie ma. Przedostań się do biura szeryfa. Oh shit. Ej, tu mamy pancerz chyba. Znajdź teczkę. Dobra, pancerzyk się przyda na pewno. Shit. Ale fuksiur. Dobra. Co tu mamy? Sinclair Sheriff Debt. Poszukiwany przez biuro szeryfa w Sinclair, imię i nazwisko NN, pseudonim Zielony Bandyta, kapitan Pączek. To chyba jest na górze to. Ewentualnie jeszcze możemy tutaj sprawdzić, ale tu chyba nie ma nic. Chyba piętro wyżej. No dobrze, to możemy jeszcze posprawdzać co nieco. Nie wiem, czy się ich da uwolnić. Myślicie, że się da, czy nie? A nie wiem. O, ktoś tu zszedł na dół. Tak, wiem. Gdzie te schody są na górę? Tutaj. Trochę mi pancerza już ubyło. Ale powiem wam, że kurde, strzela się genialnie w tej grze.
Warto też zebrać jeden pancerz. Bo nam trochę już tego już ubyło, a poza tym mamy tutaj apteczkę, której nie potrzebuję, dobra. Nowa strzelba. Dawaj kasiorę. 1600 już mamy, dobra, ale muszę jeszcze dużo zbierać, żeby odbudować bar. Szkoda, że na mapie nie ma zaznaczonej informacji, gdzie jest jakiś fajny skarb. Co to jest? Znaleziona, przyszyta do twarzy ofiary 22 kwietnia 1968 roku wzorem i prawdopodobnie surowcem odpowiada dowodowi bla bla bla. Co to kuźwa w ogóle jest? Dobra, znajdźmy tą teczkę i... Ej, chyba ktoś przyjechał. Chyba nie ma tu nic, nie? Chociaż czekajcie. Kolejna dodatka. Za każdym razem, kiedy się mijamy, ledwo jestem w stanie się powstrzymać. Twój zapach. To kurwa listy miłosne. Dobra, spadamy stąd. Dobra, ekipa przyszła. Uwaga, 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 uwaga. Próbujmy z drugiej strony zajść. To było brutalne. A wykonaj brutalne eliminacje, trzymaj koniec. Shit. Tam jest coś? Ucieknij steczką. No dobra, czekajcie, bo tu jeszcze mamy gliniarzy. Nie będę zostawał świadków. A co? Co goś wjechał tutaj w bramę? Amunicja mi się, znaczy to, kasa mi się przyda. Apteczki nie potrzebuję, dobra, wiemy. Wiecie co, gdzie ja samochód zostawiłem w ogóle? Tutaj. Nie. A gdzie jest Roxy? Kurde, zgub pościg. No, jeszcze tego cholera brakowało. Property back.
Shit. Pieprzamy, kuźwa. Cholera, chyba to się... Dobra. Chyba tak łatwo... O! Udało nam się zgubić pościg. Opuszczam teren misji? No jak opuszczam teren misji? Wróć do Mia. No to przecież jadę w dobrą stronę, no jaki ciun. No to patrzcie, no to co jest z tą grą? No chcę tędy pojechać. A że się oddalam, tak? Przecież jadę... Ej, no to bez jaj. Chyba, że popływamy, no bo to kurde... Dobra, w takim razie musimy chyba... skrócić dystans. Ale kurde. No to wolę wymyślił takie coś. Kazali mi uciekać, no to uciekałem, a teraz jak chcę wrócić, to nie mogę, bo puszczę 4 misji. Dobra, wsiądźmy do jakiegoś samochodu. Ale generalnie wiecie co, będziemy powolutku kończyć materiał. Dodatek chyba jest nie najdłuższy. A nie wiem, bo gdybyśmy jeszcze trochę kasiory znaleźli. Jakiś gruchot jest. Ale fajnie, fajnie, podoba mi się to, moi drodzy, że mamy nowy obszar całkiem. Nową dzielnicę i to takim całkiem sporą. Bardzo mi się to podoba. A w banku mam 1900, tak? Nie, w banku mam 507 dolarów. A w portfelu mam 1900 dolarów. 6 apteczek i 7 granatów. Muszę jakiś samochód pożyczyć. No całkiem spora ta gmina, trzeba przyznać. Ja jestem mile zaskoczony tym dodatkiem, naprawdę. Ludzie narzekają, że mafia do dupy. Ale dodatki całkiem przyjemne. Czekajcie, bo ja muszę samochód jakiś pożyczyć. I samochodem tam dotrzeć, bo tak na nogę. To bez sensu, żebym gnał przez całą mapę. Też czekajcie, bo tutaj kurde wszystko pozamykane jest. O, tutaj mamy bryczki. Tego Cadillaca sobie pożyczymy. Ale bardzo łatwo udało mi się uciec. Chociaż wolałbym powalczyć, przyznam szczerze. Dlatego, że dzięki walce możemy zdobyć kasę. Który potrzebuje.
Dobra, moi drodzy, kończymy ten odcinek w tym momencie. Dokończymy rozmowę w następnym, drugim materiale. Mam nadzieję, że film się podobał. Mam nadzieję, że będziecie do końca ze mną, bo gra się przyjemnie, naprawdę. Polecam dodatek, jak na razie jest ok. Dzięki za uwagę, zostawcie kciuka w górę, hej!